Wielka ulga i radość. Mamy już wszystkie cztery wierzbowe pnie tutaj na poszerzenie stolarni w otworach umieszczone, elegancko obsypane piachem, poubijane piach naokoło. O, przeprowadziłem sobie tutaj wąż, żeby je podlewać i całe też, tak na całej długości, wysokości chcę je przynajmniej co drugi dzień tak podlać i oblać, żeby się ukorzeniały. Tutaj dwa są niższe. O, zamierzam zrobić na nich przedłużenie tej belki, z tym, że tam dużo grubszej, tak żeby na niej się oparła końcówka krawędzi dachu, z tym tego poszerzenia, z tym, że on będzie, ma się kończyć tutaj zaraz za słupkiem. No, słupek jest taki trochę więcej niż mojej wysokości, więc chcę tak, żeby tak z 1,80 m tutaj była wysokość do przechodzenia pod tą krawędzią dachu. O, słupki tutaj poszerzenia dachu głównego puszczają już gałązki fajnie. Je też zamierzam podlewać dodatkowo. O, te gałązki widzę od środka chyba tylko rosną. No ale są, ale są. O, a w ogóle ciekawe takie odcinki pni wierzbowych świeżo ciętych. O, bardzo żywotne są, puszczają gałązki też. No a te słupki wystają tutaj tylko tyle, ale pod ziemią są otwory na ponad metr głębokości. No takie obsadziłem porządnie. W ogrodzie warzywnym spore postępy i też ten wykop, łapacz mrozu go nazwijmy. O, przyszła mi taka fajna nazwa do głowy. Po angielsku cold sink. Nie było na to do tej pory nazwy. Niechby po polsku to był łapacz mrozu. No więc tu już mam. Zacząłem wyrównywać powierzchnię. Wkopałem taki betonowy krąg 50-centymetrowej średnicy na lepsze odprowadzanie wody. Tutaj filterek żwirkowy wcześniej. Także porządkuję tutaj. To jest bardzo ciężkie, bo to jest mokra glina, więc po troszeczku ten 10-15 minut kopania chociaż co jakiś czas i się zrobi. No, później tutaj będę miał dużo roboty, bo okazuje się, że te słupki po drugiej stronie to one były za cienkie, za płytko obsadzone. No i ta ściana zaczyna się przechylać. Tam już zacząłem rozpórki robić. No i trzeba będzie tak porobić na całej długości i prawdopodobnie wywiercę dodatkowe otwory i umieszczę jakieś grube słupy wierzbowe na ukorzenienie z rozpórkami. Tu kompostownik podręczny przeniosłem na obszar nowej grządki. Nową grządkę przygotowuję. Na razie na dno nasypałem, wkładałem gałęzi. Zrobiłem obramowanie z tych pni olszynowych. Sałata bardzo fajnie rośnie. No i w ostatnich dniach kolejne dwie spore grządki tutaj przygotowałem, zrobiłem na błysk z wyściółkowaniem i już mam zasiane tutaj.
na tej skrajnej grządce kukurydzy, bo jedna rzecz, że zauważyłem, że te ślimaki bezskorupowe w zeszłym roku kukurydzy w ogóle mi nie ruszyły, nawet chyba na nią nie właziły. Więc jako, że to jest grządka, z której z łąki te ślimaki, jeśli w tym roku będą też takie napastliwe, to ona jest na pierwszej linii frontu. Więc jak trafią na kukurydzę, to nic im po niej. A, no i druga rzecz z kukurydzą. Zauważyłem, że kukurydza na kryzys żywnościowy to jest fenomenalny produkt spożywczy. Mianowicie w zeszłym roku w ogródku miałem tam ze 20 roślin kukurydzy. No i tak chciałem, żeby ona jeszcze większa wyrosła trochę, więc ją długo trzymałem na tych roślinach i okazało się, że ona nie urosła, tylko te kolby nasiona podojrzewały i zrobiły się tak treściwe, takie skrobiowe, a zupełnie inne niż taka kukurydza sklepowa, która jest na wczesnym etapie rozwoju ścinana. To można więcej niż jedną kolbę jako dodatek do posiłku zjeść i się tego praktycznie nie czuje, a tutaj żeby jedną taką kolbę jako tylko główny składnik posiłku zjeść, no to już jest ogromne wyzwanie. To zwykle pół kolby naraz zjadam. Więc mieć tak ze 100 kolb kukurydzy jako żelazny zapas energetyczny, taki skrobiowy, no to fajna rzecz. A tu na tej grządce buraki liściowe zielone zasiałem, bo w zeszłym roku, 2 lata temu, bardzo dużo mi masy zielonej z nich urosło. Są fajne, delikatne takie na początku do jedzenia na surowo jako liście, podobnie jak sałata. A później jest z tego ogromna masa zielona jako taki fajny dodatek do zup i do warzyw, do gotowania jak się posieka. No to takie też działania tutaj na powiększanie ogrodu warzywnego.